Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 dla gminy Kędzierzyn-Koźle. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie wniosków komisji. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie. Pan radny Gładysz, bardzo proszę. Dziękuję. Ja mam tu, powiedzmy... Chodzi mi o to pojęcie rodziny, bo tutaj pisze rodziny lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. To znaczy może, czy tu rodzina jest pojmowana jako w ogóle wszystko to, co gdzieś się dzieje w jakimś tam gospodarstwie domowym czy coś tego, bo pojęcie rodziny to na ogół różnie się rozumie, nie? Różnie się Ale rozumie. Jeszcze bardzo proszę o spokój, bo... Różnie się rozumie. No inne, albo jest rodzina jakaś tradycyjna, albo powiedzmy jakieś tam, powiedzmy inne typy jakichś tam związków czy coś. I tutaj ewentualnie... Proszę. I tutaj ewentualnie w całej statystyki, bo nie ma prowadzone jakiejś statystyki, żeby powiedzmy, a moim zdaniem, bo to już nie, może nie akurat do tej projektu, tej uchwały, bo to już za późno, ale dawałoby to jakiś obraz całej sytuacji, bo jeśli już rozumiemy tą rodzinę tak, jak to tutaj pojmujemy, to żeby jednak były taka, a na pewno taka wiedza jest i statystyczna, czy to jest rodzina pełna, niepełna, czy to powiedzmy jakieś konkubinaty, czy jakieś partnerskie, to wszystko to, bo to naprawdę dawałoby pełny obraz naszej sytuacji, bo wiadomo, że rozkład tych przemocy i tego, no to w różnych rodzinach to jest różnie, no a takiej wiedzy nie mamy. To jest takie moje zastrzeżenie do tego. Dziękuję. To już jest jak gdyby no nie do tej, tylko to, co mnie tutaj jak gdyby brakuje. Ja rozumiem, że pan by oczekiwał, żeby w tych danych statystycznych było zapisane, czy jest to rodzina w tradycyjnym znaczeniu, no, mąż, żona, czy jest to... Nawet niekoniecznie, bo to niekoniecznie... Nie no, myślę o kombinacie. No, dla mnie, samotna matka, no różnie tam bywa, no, samotna matka, no różnie to bywa. No, dla mnie dla zjawiska przemocy, no nie ma... Bo my to do jednego worka wszystkośmy włożyli, nie? Tu jest wszystko w jednym worku. Dla mnie nie ma to znaczenia. Przemoc jest przemoc w stosunku do innych osób. Czy dokonuje konkubent, czy mąż, to jeśli nie ma to znaczenia. Jest... Proszę. No jest rodzina, tak, to ja rozumiem, że to jest rodzina, nie, ale jest powiedzmy związek jakiś tam partnerski, czy jakiś tam konkubina, ale jakie to ma znaczenie dla... czy alkoholiczna, to no więc w związku z tym, no... Tych przemocy różne rodzaje i różne statystycznie się to rozkłada, a my to wszystko, jeśli taka wiedza jest, dobrze by było. No, to jest tylko taka uwaga. Tylko, oczywiście ma pan prawo do chęci posiadania takiej wiedzy, tylko nie wiem, czemu ona miałaby służyć. No jak? Ja się 20 kilka lat zajmuję mniej więcej w środowisku społecznym, tymi się zajmuję, w związku z tym, no. Choćby z działalności charytatywnej. Mam tutaj pewien przegląd. No ja jak ponad 15 lat zajmuję się pomocą
i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ale nie chcę tutaj polemiki w tej kwestii. No, możemy kiedy indziej i nie na tej sali, nie w tym również miejscu. Przez trzy kadencje byłem ławnikiem w sądzie rodzinnym. No. Ale to, panie radny, dobrze, zostawmy to. Ma pan potrzebę takiej wiedzy? Jeżeli ktoś taką wiedzę ma, jeżeli w wydziale jest, to ja myślę, że na pewno taką wiedzę pan udostępnią. Więcej głosów nie widzę. Ja tylko... W takim razie kto? Proszę, nie będę. A, jednak, jedno słowo. No widzicie, ja nie będę głosował, w ogóle nie będę brał udziału. Po prostu nie zgadzam się z definicją ustawy, bo to za przemoc w rodzinie, zgodnie z artykułem 2, ustęp 2 ustawy z 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozumie się. Ja się po prostu z tym, co się rozumie, nie zgadzam. W związku z tym nie będę w tej sprawie głosował. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? 18 było za, zatem uchwała została przyjęta. Dziękuję pięknie.